Zgadza się, żyję raz jeszcze. Bardzo trudno mnie zabić, a ty... No cóż, ostatnim razem zupełnie ci nie wyszło. Ale dość już pogaduszek. Musisz mi pomóc. W ruinach Sesheronu spoczywa artefakt strzeżony przez ducha potężnego wojownika. Oddał mu przedmiot jedynie w ręce osoby, którą uzna za godną tego zaszczytu. Sądzę, że zrobisz na tym duchu dużo większe wrażenie niż ja. Pomóż mi, a wykorzystam artefakt, by cię wesprzeć. Ten głupiec Nephalem naprawdę mnie zabił. Oczywiście nie była to moja pierwsza wizyta po drugiej stronie. I zapewne nie ostatnia. Na szczęście dobrze się do tego przygotowałem. Niektórzy mogliby stwierdzić, że ożywienie specjalnie w tym celu skonstruowanego ciała za sprawą zachowanych wspomnień nie jest równoznaczne z powstaniem zmartwych. Takim krótkowzrocznym ignorantom mogę jedynie współczuć braku zrozumienia dla wielkiego cudu bycia Zoltunem Kulem. Nie sądziłem, że mógłbym czuć się gorzej niż wtedy, gdy zidiociali kultyści ciągali mnie od jednego obozu do drugiego. A jednak, nocą zaczęły mnie nękać lodowe jeżozwierzę, które upodobały sobie kłucie mnie swoimi zmrożonymi kolcami. Niestety, siedziałem zamknięty w klatce i nie mogłem ich odegnać, wymachując dziko butem. Potrzebuje więcej tajemnej mocy. Jest doprawdy przerażającą, ale przynajmniej te stwory przynależą do świata zamieszkanego przez istoty z krwi i kości. Lodowym gazom nie towarzyszy żaden zapach, przez co sprawiają wrażenie nierealnych. Mam dość tajemnej mocy. Potrzebuję tajemnej mocy. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Pomocy!
ratunku! Proszę, wyciągnij mnie z tej nędznej klatki! Jam jest Abdul Al-Hazir. Być może dane ci było słyszeć o mnie i o moim zniknięciu. Nie? No cóż, zostałem schwytany wiele miesięcy temu przez kultystów Sabatu. To była kara za podglądanie odprawianego przez nich rytuału. Ale ty, szlachetny panie, możesz być pewien, że ratując mi życie zapewniłeś sobie poczesne miejsce w annałach dziejów. Nie, 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 nie. Nie musisz dziękować. Zdołałem zaprzyjaźnić się z jednym z moich porywaczy. Zwał się Kalwesan. Jak tego dokonałem, zapytasz? No cóż, zgrywałem błazna i bez przerwy błagałem, by darowali mi życie. A potem na nas napadnięto. Kalwesan, niech mu ziemia lekką będzie, uwolnił mnie, zanim pojawili się napastnicy. Nie umieszkałem wykorzystać okazji, którą stworzył swym heroicznym poświęceniem i szybko uciekłem. Gdy wydał z siebie ostatni okrzyk, poprzysiągłem sobie, że jego śmierć nie pójdzie na marne. Wkrótce jednak zostałem pojmany przez Kazrów i nie dane mi go było pomścić. No cóż, nie ma co wiecznie załamywać rąk nad przeszłością. Zaczekaj! Chyba nie zamierzasz mnie tutaj zostawić. Idę z tobą. Nie mam dość tajemnej mocy. Potrzebuję tajemnej mocy. Nic, twoja obrona. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Niech ich truchła gniją tu na wieki. Nie mam dość tajemnej mocy. Potrzebuję tajemnej mocy.
Nie mam dość tajemnej mocy. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Dopiero się rozgrzewa. Napadł na Sesheron, ale będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi. Stanowimy ostatni bastion, ostatnią linię obrony dzielącą demony od naszej świętej góry. Klnę się na krew Bulkatosa. Władca zniszczenia drogo zapłaci za każdego z naszych poległych. Potrzebuję tajemnej mocy. Potrzebuję więcej tajemnej mocy.
było w planie, co? Potrzebuję tajemnej mocy. Wielki starszy Kanaj był najlepszym spośród nas. Mógł zostać kolejnym nieśmiertelnym królem. Nikt nie zbliżył się tak dalece do zjednoczenia plemion od czasu. Nie mam dość tajemnej mocy. Kanaj mógł tego dokonać dzięki niezłomności swego ducha. Choć siłą dorównywał trzem wojownikom, jego prawdziwą potęgą było miłosierdzie. Potrzebuję tajemnej mocy. Śmiesz mnie atakować? Nie mam dość tajemnej mocy. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Jeszcze czekam. Nie mam dość tajemnej mocy. Śmiesz mnie atakować? Potrzebuję tajemnej mocy. Właśnie do tego się szkoliła. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Potrzebuję tajemnej mocy.
Pokazaliśmy Balowi i jego armii, co to znaczy walczyć z prawdziwymi wojownikami. Ale śmierć Kanajego złamała ducha w naszych przerzedzonych szeregach. W jednej chwili bitwa była przegrana, albowiem straciliśmy tego, który był naszym królem. Dopiero się rozgrzewa. Potrzebuje więcej tajemnej mocy. Stworzenie to wzbudza największy niepokój ze wszystkich naturalnych mieszkańców sanktuarium. Samiec tego gatunku przenosi jaja, które samica składa mu na grzbiecie. Młode w stadium larwalnym zagrzebują się w grzbiet samca, tworząc widoczne występy. Kiedy nosiciel zostanie zaatakowany, wygryzają sobie drogę na zewnątrz. Beren, ostatni z naszych wieszczów, prorokował, że ciemność wkrótce się rozproszy. Mylił się. Góra Areat wybuchła, a wraz z nią przepadły nasze dusze. Mało nas już zostało na świecie, a tamtego dnia straciliśmy wielu. Jedni postradali zmysły, innych spotkał jeszcze gorszy los. Stali się nieczyści. Tylko mogli mnie teraz zobaczyć. Nie mam dość tajemnej mocy. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. Jak ci się to podoba? Jestem tak dobry, że sam się zaskakuję. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć.
wybornie. Za jej sprawą dokonamy razem wielkich rzeczy. Moi współbracia Horadrimowie wykorzystywali kostkę w swoich najbardziej złożonych rytuałach. Kiedy wyszedł na jaw jej prawdziwy potencjał, przestraszyli się tej potęgi. Głupcy ukryli ją nawet przede mną i stworzyli marną namiastkę, zwaną odtąd kostką Horadrimów, z której korzystali przez wiele dziesięcioleci.